Zaraz, zaraz, będą już, kochani, informacje dnia. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej pracy polskiej. Poznamy kolejnych bohaterów niezłomnych. Instytut Pamięci Narodowej szykuje dużą konferencję, na której poda kolejne nazwiska ofiar komunizmu. Czytam w naszym dzienniku. Unieważnić ordery. Od znaczenia zakresu PRL należy uznać... Miroczny bank. W Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni powstanie jedynie na pomocy Bank Mleka Kobiecego. W pierwszej kolejności mleko z banku otrzymają wcześniaki. Szczegóły w naszym dzienniku. Dlaczego konstytucja dla nauki jest tak ważna? Nie chcemy destabilizować systemu. Wiceminister nauki. Za reformą szkolnictwa wyższego. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Polskie. Drodzy Państwo, zanim rozpoczną się rozmowy zakończone, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy już za moment, chcemy jeszcze podziękować przy tej okazji ofiarodawcom. Dziękuję tym wszystkim, którzy pamiętają o dziełach, jakim są Radio Maria i Telewizja Trwam. Dziękujemy Wam za zrozumienie, dziękujemy za dar modlitwów, a także dar serca. Wśród naszych ofiarodawców są m.in. Śmielowa, pan Tadeusz Jelicki, pan Tonkarska, Józef Paszek, Jan Szmajduch, Mieszkowski Galaskic, pan Czesław Klimek, Czechow Jadwiga Banasik, Stanisław Bierznak, z Daleszów pan Stanisław Aniela Mazurczak, Dalikowa, Paweł Zdzisław, Regina Smielewski, z dalej z Dalikowa, Marek Sowomir Gór, Angiela Mazurczak, z Damasławku, pani Izabela Kusz i Stanisław Zawadzka. Z miejscowości Mircze, pani Teresa Trzcińska z Mirkowa, Jarosław Grończyński, Franciszek Chliwa, pani Ewa Pietkiewicz i z Mirosławca Andrzej Jan Pura, a także z Mirska Adam Marian Wioletta Stąd. Dziękujemy za wszystkich upominek muzycznych. Przestań! Po co? To już to 100 lat było temu. Przecież to jest świństwo. Według rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u decyzje Warszawy dotyczące likwidacji monumentów poświęconych Armii Czerwonej mają zgubny wpływ na stosunki polsko-rosyjskie. Maria Zacharowa w trakcie konferencji prasowej nie wspomniała o sowieckich zbrodniach wobec narodu polskiego. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji zarzuciła Polakom prowadzenie wojny z pomnikami. Maria Zacharowa dodała, że demontaż sowieckich monumentów ma destrukcyjny wpływ na stan stosunków Warszawy z Moskwą i w przyszłości może utrudniać ich odbudowę. Nadal uważamy taką politykę za zgubną dla dwustronnych kontaktów i jeśli w Warszawie zamierzają kiedyś zmienić swój destrukcyjny kurs przyjęty wobec Rosji, to powinni pamiętać, że na ruinach naszych pomników będzie to dość problematyczne. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji nie wspomniała o kontekście historycznym, któremu towarzyszyło przyjęcie w Polsce ustawy dekomunizacyjnej. Ani tym razem, ani we wcześniejszych komunikatach przedstawiciele rosyjskich władz nie odnieśli się do napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku i do późniejszych zbrodni radzieckich wobec Polaków, a także nie wspomnieli o zniewoleniu Polski przez sowiecki reżim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Suto zastawione stoły, parady i wspólne oglądanie meczów futbolowych. Amerykanie obchodzą dziś jedno ze swoich najważniejszych świąt – Święto Dziękczynienia. Większość spędza je z rodziną i przyjaciółmi. Przed rozpoczęciem posiłku będą dziękować Bogu albo opatrzności za to, co dobrego im się przydarzyło. Nasz korespondent Marek Wałkuski zapytał Amerykanów, za co są wdzięczni w tym roku. Mamy wiele powodów do wdzięczności, choć nie wszystko idzie tak, jak bym chciała w polityce i życiu społecznym. Przede wszystkim mam wokół siebie wspaniałych ludzi w tych ciężkich czasach. Jestem wdzięczna za awans w mojej pracy i za siostrzeńca, który właśnie się urodził zdrowy. Waży prawie 4 kg. Miejsce, w którym jestem i ludzie, którzy mnie otaczają, są najlepsi na świecie. Jestem szczęśliwy i wdzięczny z tego powodu. Moja rodzina mieszka w Puerto Rico, gdzie niedawno przeszedł huragan. Cieszę się, że nic im się nie stało. Jestem też wdzięczna za dobrą pracę, za to, że mam pieniądze, by podróżować po świecie, no i za to, że mogłam sobie kupić nowy motocykl Harley Davidson.
Święto Dziękczynienia przypada w czwartek listopada. Obchodzone jest na cześć pierwszych zbiorów przeprowadzonych w XVII wieku przez osadników. Święto łączy Amerykanów niezależnie od pochodzenia i religii. Polskie Radio 24. Północ, południe. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Tak, czy to dziadostwo, może ci do potrzebne. Zapraszam, około 600 osób pojawiło się w sali widowiskowo. Ci do dziadostwa potrzebne. Spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent nawiązał do wielokulturowej tradycji regionu. Złotoryja to miejsce, w którym od dziesięcioleci obok siebie mieszkają oprócz Polaków Łemkowie i Ukraińcy. Kilka lat temu miasto zacieśniło współpracę kulturalno-gospodarczą z Niemcami, podkreślił Andrzej Duda. Jesteśmy Polakami i Ślązakami jednocześnie. I mamy swoją historię, mamy swoją tradycję. I na tej ziemi te różne tradycje się mieszają i my akceptujemy to, że przywieźliśmy je tutaj ze sobą i akceptujemy to, że były tutaj przed nami także i tradycje inne. Prezydent zaznaczył również, że wizyta w mieście Złota nie była przy okazji, a nawet miasta te najmniejsze są równie ważne jak Warszawa czy Wrocław. Prezydent Białegostoku Tomasz Truskolaski przegrał proces, w którym domagał się wyższego wynagrodzenia. Sąd okręgowy zmienił dziś wcześniejszy wyrok w tej sprawie. Chodzi o obniżkę zarobków prezydenta z 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie do około 9 tysięcy. Rada miasta zrobiła to nieco ponad rok temu. Jako powód podała brak absolutorium za 2015 rok. Prezydent twierdził jednak, że to dyskryminacja z uwagi na poglądy polityczne i wskazywał na konflikt z większościowym klubem radnych PiS. Zdaniem sądu jednak w tym przypadku nie można mówić o dyskryminacji, podkreślał sędzia Jarosław Pawlik. Każda osoba, która kandyduje na urząd wójta, burmistrza, prezydenta, musi się liczyć z tym, że jak zostanie wybrana, to wchodzi w świat polityki, gdzie ścierają się różne poglądy. Czasem to ścieranie się dla jakiegoś postronnego odbiorcy znajduje się na granicy dobrego smaku, natomiast jeżeli się to dzieje w ramach demokracji, to to jest normalny koloryt funkcjonowania państwa. Mądry sędzia, widzisz, w Ameryce biały tak naprawdę sok. Wyrok poprzedniej instancji najmądrzejszy w świecie. Całego kraju, pozbawiający nas tak naprawdę. Oni zawsze mają tam w Białymstoku niesamowitych, oryginalnych, niesamowicie oryginalnych sędziów. Tam właśnie w Białymstoku. Był zadowolony z wyroku, natomiast sędzia podkreślał też, że Rada Miasta decyduje o zarobkach prezydenta, a Sąd Pracy nie może oceniać tych uchwał. Prezydent nie przyszedł na ogłoszenie wyroku. Wyrok jest prawomocny. W Warszawie rozpoczął się festiwal filmów dokumentalnych Kino z duszą. Do soboty widzowie zobaczą 19 najciekawszych produkcji z Polski i zagranicy. To dokumenty o tematyce społecznej, historycznej i obyczajowej. Kino z duszą to kino ogólnoludzkich wartości, do których wszyscy dążymy, powiedziała dyrektor festiwalu Grażyna Raszkowska. Te filmy, które prezentujemy, mają głęboką treść, nad którą nie sposób przejść obojętnie, a do tego są znakomite pod względem profesjonalizmu. Widzimy z bliska naszych bohaterów, którzy mają okazję też się sprawdzić, a my razem z nimi. Wszystkie pokazy filmowe odbywają się w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Jest pan zwykłym hamem. I ten Tusk, że jest zwykłym hamem. Przecież nie jeden. Jeden to może być ten on. Szczególny, ten on, najświętszy, Jezus Chrystus, ten on, którego trzeba było zabić. No bo Jezus przybrał postać bezdomnego człowieka, a oni myśleli, że to bezdomny to jest jakiś gorszy. I to specjalnie, może i celowo, Jezus Chrystus też przebrał się za żebraka. I poszedł do pewnej kobiety, która go oblała konojami, jak w tych bajkach średniowiecznych. To ksiądz mówił podczas mszy. Pięknie mówił ksiądz Andrukiewicz.
No i potem ten ksiądz Andrukiewicz zginął w wypadku samochodowym gdzieś tam dalej, jak jechał. No i jego grób jest zbudowany przed kościołem na Piasta w Warszawie, tam pod Doidami. To jest parafia Świętego Ducha, bo w Anglo-Ameryce Białystok jest parafia Świętego Ducha katolicka, ale i prawosławna jest parafia Świętego Ducha też. To ciekawe, te dwie świątynie jakby, obydwie do siebie są strasznie podobne, bo i ten kościół taki czerwony, okrągły i ta serkiew taka czerwona, okrągła, podobny kształt i wielkie, to jak cholera. No ta cerkiew w Anglo-Ameryce Białystok to jest jedna z największych w Europie. Chyba największa. Ogromna cerkiew, ogromna, jak dworzec centralny. 104-72. Gdynianki odniosły drugie zwycięstwo i zajmują drugą pozycję w tabeli. Z kompletem wygranych prowadzi Ślęza Wrocław. Dwie pozostałe polskie drużyny doznały porażek. Koszykarki AZS-u Gorzów Wielkopolski przegrały jednym punktem 85-86 wyjazdowy mecz z TTT Ryga, a koszykarki Artego Bydgoszcz uległy na wyjeździe szwedzkiemu zespołowi Umeła Udominate 72-86. Bydgoszczanki z trzema zwycięstwami i 8 punktami prowadzą w tabeli, a Gorzowianki bez zwycięstwa zajmują ostatnie miejsce w grupie. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin pokonali Spójnię Gdynia 36-26 w meczu 11 kolejki Ekstraklasy. W tabeli grupy granatowej prowadzi broniące tytułu Vive Kielce, a pomarańczowej Orlen Wisła Płock. Północ, południe. Radia 24. 21:36. Wczoraj pod obrady Sejmu trafiły prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Dyskusje trwały do późnej nocy. Opozycja chce, aby one zostały, czy te projekty odrzucone już w pierwszym czytaniu. PiS chciałby skierowania oczywiście tych projektów do prac w komisji. O tym, co będzie, zdecyduje jutro w głosowaniu Sejm. Naszym gościem jest mecenas Adam Tomczyński, były sędzia. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Wszyscy podkreślają, że właściwie trudno jest dzisiaj posunąć dyskusję o tych projektach do przodu, ponieważ ciągle nie znamy poprawek, które PiS złoży do tych prezydenckich projektów. Nie znamy ich, dopóki nie znajdą się w komisji sejmowej. Ale trudno też dzisiaj ocenić, jaki i na czym będzie polegał ten kompromis zawarty między panem prezydentem i PiS-em w procedowaniu nad tymi projektami. Ale gdyby popatrzeć na te projekty tak, powiedziałabym, z lotu ptaka, co pana zdaniem jest w nich najcenniejsze? Jeśli chodzi o projekty pana prezydenta, tak? Najcenniejsze, jeśli chodzi o projekty pana prezydenta w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, jest przede wszystkim to, że Krajowa Rada Sądownictwa przestanie być wybierana przez samych sędziów. To akurat jest zgodne z wcześniejszym projektem Prawa i Sprawiedliwości. Prawda, to nie jest żadna zmiana rewolucyjna, ale bardzo dobrze, że wreszcie Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybierana przez organ demokratycznie wybrany, czyli przez parlament, a nie przez samych sędziów, bo taka idea, że sędziowie będą się sami wybierać, potem będą się sami awansować do kolejnych sądów wyższego rzędu, będą sami się tak sami kontrolować, to jest nonsens, prawda? Podział władzy nie polega na tym, że władza sądownicza jest tą jedyną, która jest przez nikogo niekontrolowana i która może robić, co chce, tylko trójpodział władzy polega na tym, że wszystkie trzy władze jakoś się wzajemnie kontrolują. Przecież to nie ma żadnego wpływu na niezawisłość sądownictwa, jeżeli członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierze parlament. Każdy sędzia ma mieć tak skonstruowany swój umysł i swoje podejście do pracy, że po prostu nie akceptuje jakichkolwiek nakazów, jeśli chodzi o sam proces orzeczniczy. Ale między procesem orzeczniczym orzekania, a tym, że musi być dobrze skonstruowana cała administracja sądowa i dobrze skonstruowane sądy, to jest wielka różnica.
Wójta, Krajowa Rada Sądownictwa, m.in. o tę konstrukcję sądów i o dobre funkcjonowanie sądów, ma dbać. Także jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to powiedziałbym, że najważniejsze... Jeszcze na chwileczkę się zatrzymam, bo jednak, jeśli sobie przypomnimy protesty, które wywołały poprzednie, czyli te pisowskie projekty, tak, tak. I ten argument, że właśnie sędziowie tracą niezawisłość, tracą niezależność, że sądy zostaną upolitycznione, no to był argument, który wydaje się dość mocno trafił do przekonania ludziom, którzy niekoniecznie byli przeciwni, a nawet byli za reformą sądownictwa, natomiast te wątpliwości niewątpliwie, znaczy zostały zasiane, że jednak w takim zmienionym procesie wybierania sędziów do KRS-u stracą oni swoją niezawisłość. No tak, ale to niedobrze, że takie wątpliwości zostały zasiane, bo to oczywiście im więcej będzie propagandy i przedstawiania swoich racji, to tym łatwiej o zasianie takiego zamętu. Natomiast musimy pamiętać o jednym. Sędzia jest niezawisły, ale sędzia jest niezawisły, jeśli chodzi o orzekanie. Czyli nikt, minister, prezydent, nie może mu powiedzieć, jak ma rozstrzygnąć jakąś jedną, konkretną sprawę. Ale jeśli chodzi o budowanie administracji, budowanie sposobu funkcjonowania sądów, dbania o to, żeby sądy orzekały jak najlepiej, jak najsprawniej, jak najszybciej, to jest także bardzo istotna rola państwa. Nie tylko rola prezesa sądu, ale także rola państwa. I to państwo ma zadbać, między innymi poprzez właściwy wybór do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby ta struktura administracyjna sądu funkcjonowała jak należy. Żeby sędzia, który pijany pojechał samochodem i zrobił to 3 razy w ciągu roku, już więcej nie orzekał. Bo takie ma być postępowanie dyscyplinarne. Krajowa Rada Sądownictwa ma między innymi o to zadbać. Krajowa Rada Sądownictwa ma zadbać o to, że jeżeli jakiś prezes sądu nie będzie mógł sobie z czymś poradzić, to na przykład trzeba zasygnalizować, że trzeba wymienić tego prezesa sądu. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Niezawisłość orzecznicza musi zostać zachowana i tutaj żaden z projektów ani Prawa i Sprawiedliwości, ani pana prezydenta nie uderza w niezawisłość sędziów. Natomiast struktura administracyjna ma być stworzona tak, żeby państwo służyło, państwo, sądy służyły obywatelom. To troszeczkę o KRS-ie powiedzieliśmy, to może teraz troszeczkę o Sądzie Najwyższym, bo jednak ciągle te zaproponowane nowe instytucje wewnątrz Sądu Najwyższego typu skarga nadzwyczajna, czy to, że będzie izba dyscyplinarna, w której mają się pojawić ławnicy. Z punktu widzenia obywatela, czy to jest zysk wymierny, konkretny, narzędzia, z których można skorzystać w konkretnych sytuacjach? Poprzednio zapytała się mnie pani, co jest najistotniejszego w obu projektach pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, absolutnie najważniejsza jest Izba Dyscyplinarna. Izba Dyscyplinarna i to też się pokrywa z tym, co było w Prawie i Sprawiedliwości. Nie do końca tutaj się pokrywa, prawda? Bo jest, tutaj są ławnicy, ale sama idea Izby Dyscyplinarnej jest taka, jak w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego to jest takie ważne i czy obywatele coś z tego będą mieli? To jest ważne właśnie dlatego, że ma służyć obywatelom, bo Izba Dyscyplinarna ma być niezależna od sędziowskich znajomości, od tego, że Janek zna Kazia, a Kazio zna Marka, w związku z tym nawet jak Marek po pijanemu przejedzie samochodem, to wtedy Janek mu nic nie zrobi, bo Kazio powie, żeby nic Markowi nie zrobić. Tylko ta Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym ma wreszcie przywrócić porządek, jeśli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne sędziów. To mają być sędziowie, którzy nie chodzą na kawę do bufetu, którzy nie znają wszystkich pozostałych sędziów, nie mają tam kumpli, a jeśli mają, to potrafią się wyłączyć od tych znajomości. Czyli muszą być jeszcze bardziej specjalnie skonstruowani niż taki zwykły sędzia. Dlatego, że jeżeli będziemy mieć sprawnie działające sądownictwo dyscyplinarne, to po prostu pozbędziemy się tych sędziów, którzy się albo kompletnie nie nadają do zawodu, bo nic nie umieją, no niestety tak się też zdarza, albo co prawda dużo umieją, ale też umieją niestety inne rzeczy, nie zachowywać się godnie, nie zachowywać się etycznie, nie zachowywać się tak, jak sędzia powinien. I ta Izba Dyscyplinarna ma się pozbyć tych zgniłych orzeszków, które są w środowisku sędziowskim.
I to jest najważniejsza zmiana. Skarga nadzwyczajna. Ze skargą nadzwyczajną mam pewien problem, to znaczy ja nie jestem specjalnym zwolennikiem skargi nadzwyczajnej. Już mówię dlaczego. Dlatego, że to w tej chwili w kodeksie postępowania cywilnego, także w kodeksie postępowania karnego, instytucje, które umożliwiają podważanie prawomocnego wyroku. No to temu ma służyć, prawda? Więc ja bym raczej sobie wyobraził, że te instytucje, które są, mogłyby zostać rozszerzone, poprawione, naprawione, a nie wprowadzanie jakiejś nowej, kolejnej instytucji. Pewnie, że to nie jest nic złego, że będzie nowa instytucja, a ja bym wolał, żeby poprawiono to, co jest. To czemu ma służyć? No troszeczkę może będzie szerszy krąg podmiotów, które będą mogły złożyć taką skargę nadzwyczajną, między innymi o posłów. Nie pamiętam ilu, ale iluś posłów może złożyć, będzie mogło złożyć do sądu taką skargę nadzwyczajną. Ja nie wiem, czy to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że posłowie będą mieli taką tendencję do składania tych skarg nadzwyczajnych niekoniecznie w takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście te skargi nadzwyczajne są potrzebne, bo krótko mówiąc są zbyt blisko związani z wyborcami, żeby odmówić złożenia takiej skargi. Rozumiem, że tutaj intencje mogą nie być zbyt czyste, tak? Tak, nie, to no będzie bardziej taka znajomość, pan jest z mojego okręgu, to ja panu podpiszę, to ja złożę tę skargę nadzwyczajną, a nawet taki poseł nie wniknie, bo niekiedy nie będzie umiał wniknąć w istotę takiej skargi nadzwyczajnej. Ja na przykład wolałbym, żeby w instytucji tej, która jest, w instytucji skargi kasacyjnej, zrezygnowano z tego, co jest moim zdaniem kompletnie niezrozumiałe i to niezrozumiałe od lat 20, czyli tak zwanego przedsądu, czyli tego, że jeden sędzia Sądu Najwyższego może decydować o tym, czy rozpoznać w ogóle skargę kasacyjną, czy nie. No moim zdaniem rezygnacja z tego i od razu przekazanie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego rozwiązałoby wiele problemów. Ja tylko zwracam uwagę, to nie powinno być tak, że jeden sędzia decyduje o tym, czy prawo zostało zachowane w wyroku sądowym, czy nie. To jednak powinien być większy skład, no przynajmniej skład trzyosobowy. Tak to zresztą mówi konstytucja, więc wydaje mi się... Tu musimy postawić, nawet nie powiem kropkę, nawet wielokropek, bo będziemy wracać, ta dyskusja nie kończy się. Prawdopodobnie jutro projekty trafią do komisji sejmowych i rozpocznie się ciąg dalszy i te ciekawe elementy kompromisu między prezydentem a PiS-em. Będziemy to śledzić, będziemy to też komentować. Dziękuję za dzisiaj. Naszym gościem był pan mecenas Adam Tomczyński, były sędzia. Dziękuję. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. Przełomu nie było, rozbieżności pozostały, ale ważne, że udało się porozmawiać. Tak o dzisiejszym spotkaniu prezydenta Francji i polskiej premier mówili sami zainteresowani Emmanuel Macron i Beata Szydło. Politycy spotkali się po raz pierwszy od prawie pół roku. Zamiast zaplanowanych 40 minut rozmawiali nieco ponad godzinę, a we Francji, w Paryżu jest nasz korespondent Wojciech Cegielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co można o tych efektach powiedzieć? Jak to wyglądało, jak jest oceniane? I te pozytywy, i te rozbieżności. Tych rozbieżności, tak jak powiedziałaś, rzeczywiście było trochę. Te rozbieżności, rzeczywiście nie udało się ich zlikwidować, czy też nawet zmniejszyć, ale tak jak powiedziałeś, politycy też mówili, że najważniejsze jest to, że udało się spotkać, bo było to spotkanie pierwszy raz od ponad pół roku. Ta główna i najważniejsza rozbieżność to praworządność i reforma sądownictwa w Polsce, o której przed chwilą rozmawialiście. Inne jest postrzeganie w Polsce wśród obozu rządzącego, a inne we Francji wśród tam właśnie rządzących. I Emmanuel Macron w czasie konferencji prasowej tuż po właśnie spotkaniu z Beatą Szydło niemal od razu przeszedł do kwestii reformy sądownictwa i mówił, że śledzi te rozmowy między Warszawą a Brukselą w tej sprawie, bo przypomnę, że Komisja Europejska zwracała Polsce uwagę, że jej zdaniem może to naruszać te reformy, które są planowane, może to naruszać zasadę trójpodziału władzy i że Emmanuel Macron podkreślał, że ma zaufanie do wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, ale liczy na porozumienie w tej sprawie.
Évidemment, la France n'avait pas jugé des réformes qui sont conduites. Francja oczywiście nie chce osądzać reform w jakimkolwiek innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale obecna dyskusja dotyczy tego, czy reformy są zgodne z wartościami i zasadami europejskimi, czy z Europejską Kartą Praw Człowieka. Dlatego też zachęcam Polskę do tego, aby kontynuowała konstruktywny dialog z Komisją Europejską i ze wszystkimi partnerami. I avec la Commission européenne et l'ensemble des partenaires. To, co też było istotne, myślę, w wypowiedzi Emmanuela Macrona, to zapowiedź, że jeśli ten ostateczny kształt reform, jeśli te reformy już po akceptacji parlamentu i podpisie prezydenta Andrzeja Dudy nie będą one zgodne z europejskimi wartościami, to Francja wyciągnie z tego konsekwencje. Jakie? Tego Emmanuel Macron nie sprecyzował. Beata Szydło zapewniała z kolei, że te reformy nie naruszają demokracji w Polsce. Powtórzyła, że Polska jest tym krajem, który ceni sobie wolność i demokrację i wie, co to znaczy być państwem suwerennym, bo to na przykład jest wniosek z historii polskiej. Ale to nie jedyna rozbieżność, bo rzeczywiście w tych najważniejszych sprawach raczej mamy rozbieżności. Ta druga ważna z punktu widzenia i Francji, i Polski przede wszystkim to kwestia pracowników delegowanych, czyli planowana w Unii Europejskiej reforma, planowane przez Komisję Europejską zmiany w przepisach unijnych, zmiany, które forsuje właśnie Francja, które miałyby spowodować, że francuscy przewoźnicy głównie będą mieli lepsze warunki pracy. Dla Polski, według polskiego rządu, władz w Prawie i Sprawiedliwości, to oznacza znaczne pogorszenie się warunków i stąd te rozbieżności i ten spór wokół właśnie pracowników delegowanych. Tego sporu nie udało się rozwiązać na tym, że właśnie spotkaniu w Pałacu Elizejskim i tego porozumienia nie ma. Przywódcy Emmanuel Macron i Beata Szydło przedstawili sobie wzajemne argumenty za i przeciwko reformom. Macron mówił, że będzie bronił interesów francuskich przewoźników, ale też stwierdził, że mogą one być zgodne z tym, co oczekuje Polska i mówił też, że choć nie ma porozumienia, to liczy na rozmowy ministrów pracy z obu krajów. Chciałbym, żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu i o tym rozmawialiśmy. Przede wszystkim wszyscy życzymy sobie, żeby zwalczać nielegalne praktyki związane z delegowaniem pracowników. Chciałbym, aby doszło do dwustronnego porozumienia naszych ministrów pracy, abyśmy mogli ścigać firmy, które nie respektują przepisów europejskich. A premier Beata Szydło deklarowała z kolei gotowość do kolejnych rozmów i kolejnych negocjacji w tej sprawie. Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy w toku dalszych prac nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego. Zależy nam na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora. To, co jednak ważne w czasie tego spotkania, o czym zgodnie podkreślali przywódcy obu krajów, Emmanuel Macron i Beata Szydło, to to, że udało się spotkać, że ta rozmowa trwała dłużej niż zaplanowano, jest jakimś krokiem naprzód i jest to dobrym początkiem do tego, żeby zacząć rozmawiać. Emmanuel Macron mówił zresztą o tym, że to jest ta metoda jego wypróbowana już, że jeśli są jakieś trudne sprawy, to trzeba o nich porozmawiać w atmosferze nazwiska obrzydliwe Macron. Liczy na to, że uda się zrobić kolejne kroki naprzód i poza tym politycy zdecydowali, że w tych sprawach, w których istnieją rozbieżności, zostaną powołane takie zespoły robocze z udziałem ministrów, którzy odpowiadają za dane dziedziny życia i być może ci właśnie ministrowie na tych szczeblach, o jeden z szczebel niżej, może im uda się właśnie dojść do porozumienia w tych najbardziej palących kwestiach. Oczywiście tych wspólnych rzeczy było więcej. Sam francuski prezydent podkreślał, że liczy na jeszcze większą współpracę gospodarczą, ale także współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi obu krajów. No i że Paryż będzie chciał zwiększyć nauczanie francuskiego w Polsce, czyli to nauczanie, które jest prowadzone przez instytuty francuskie w Polsce. No łatwo na pewno nie będzie. Rzeczywiście te pierwsze lody zostały przełamane i właściwie chyba tylko tyle można po tym dzisiejszym spotkaniu powiedzieć. Dziękuję za relację. Dodajmy jeszcze, że prezydent Francji potwierdził, że w przyszłym roku odwiedzi Polskę. A z Paryża Wojciech Cegielski. Natomiast w naszym studiu w Warszawie Marcin Królik i przegląd portali internetowych. Dobry wieczór Państwu.
No cóż, podobno czasem gesty mówią więcej niż słowa i w przypadku spotkania premier Beaty Szydło z prezydentem Emmanuelem Macronem ta kwestia jakoś wyjątkowo zajmowała internetowych komentatorów, bowiem jak pisze gazeta.pl, polska premier takiego przywitania raczej się nie spodziewała. Niestety eksperci od dyplomatycznej etykiety chyba również. Prezydent Macron bowiem ucałował panią premier, a następnie położył dłoń na jej plecach, co jak utrzymuje cytowany przez serwis badacz dziejów dyplomacji dr Janusz Sipora, jest o tyle niezwykłe, że według zasad protokołu nie powinno się nikogo w ten sposób dotykać. Od razu jednak zaznacza, że dziś te normy nie są traktowane już tak sztywno jak jeszcze kilkanaście lat temu i czasem politycy, którzy się znają, a jak, tak jest, no jakby nie patrzeć w tym przypadku, dla potrzeb politycznych i medialnych okazują sobie życzliwość i serdeczność na pokaz. Macron łagodzi swój krytyczny stosunek do Polski, jednak nadal jest zaniepokojony planami reformy sądownictwa, donosi z kolei na swojej stronie internetowej Daily Mail. W tekście zwrócono uwagę, że podczas spotkania francuski prezydent bardzo wyraźnie unikał mocnych wypowiedzi, a do tego stwierdził, że nie jego rolą jest pouczać inny należący do Unii Europejskiej kraj, jeśli idzie o jego wewnętrzne sprawy. Dodał jednak, że Francja respektuje wnioski sformułowane przez Komisję Europejską. A tymczasem znów gorąco w Sejmie. Portal W Polityce dotarł do informacji, z której wynika, że to jeden z posłów Nowoczesnej, Mirosław Suchoń, wprowadził dziś do parlamentu grupkę uczestniczek warszawskiego strajku kobiet i obywateli RP, które zablokowały schody. Pewnie liczył, że Straż Marszałkowska usunie je siłą, a zdjęcia przepychanki obiegną media, powiedział portalowi jeden z opozycyjnych polityków. Na relacji live zamieszczonej na Facebooku przez działaczy KOD-u widać, jak panie najpierw próbują szarpać się ze strażnikiem, a następnie organizują konferencję prasową, podczas której skarżą się, że są wyzywane, opluwane i rzekomo bite. Dzisiejsza akcja, podsumowuje portal, ma być przedsmakiem kolejnych prowokacji w kontekście prac nad zmianami w ustawie o KRS, SN i ordynacji wyborczej. I na marginesie tej ostatniej wywiązała się zresztą ciekawa polemika między publicystą w Polityce Łukaszem Adamskim i Jakubem Majmurkiem, który w tekście na Wirtualnej Polsce stawia tezę, że tym razem to już rzeczywiście mamy do czynienia z zagrożeniem dla demokracji, bo w projekcie PiS znajdują się propozycje, których jedynym celem wydaje się być zabetonowanie samorządów w ramach podziału na PiS i antypiS, a z samorządami całej polskiej polityki. Wynika to zdaniem Majmurka z faktu, że fraza zagrożenie dla demokracji całkowicie już nam spowszedniała w ciągu ostatnich 2 lat, przez co opinia publiczna coraz bardziej apatycznie reaguje na kolejne ostrzeżenia, że rządzący Polską obóz wygasza demokrację liberalną i przygotowuje się do wprowadzenia autorytaryzmu. Adamski, choć podziela pierwszą część tej diagnozy, drugą nazywa histerią wynikającą z wieloletniego straszenia moherami, ale gdyby rzeczywiście czysto teoretycznie założyć, że Kaczyński ma taki plan, to kto miałby mu przeszkodzić? W normalnych warunkach byłaby to opozycja, ale nasz obóz antyrządowy potrafi tylko krzyczeć o końcu wolności i tak długo krzyczał, pali się, że gdyby rzeczywiście pojawił się ogień, nikt by nie uwierzył. No właśnie, gdyby nie uwierzył. Dziękuję bardzo. Kończy się nam dzisiaj czas. Więcej porozmawiamy na ten temat jutro. Dziękuję, do usłyszenia. Paweł Marcin Król. Powoli zbliża się 22, to znaczy, że kończymy dzisiejsze wydanie wieczornego magazynu Północ-Południe. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Pakietów płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Pomóż dzieciom przetrwać zimę już 25 raz. Wielka no uczestnika dawów. Dzieci, to dzieci bezdomne tu na ulicy mieszkają. Nie zbieramy pieniędzy. Jeszcze trochę, to i tak będzie. Pomóż dzieciom przetrwać.
Jak w Polsce nie ma standardów ludzkich, są standardy świńskie. Nie ma ochrony osób niepełnosprawnych, bo to nie jest prawdą, że jest ochrona osób niepełnosprawnych. Po prostu jej nie ma, to wcale się nie ma co dziwić, że dzieci też na ulicy mieszkają. No nie ma co się dziwić. A poza tym kraj trzeciego świata, a poza tym więziennictwo. Proszę Państwa, ludzie lubią w więzieniach mieszkać. Więziennictwo jest coś okropnego. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Autopromocja. Polskiego Radia 24, zbliża się 22. Czas na informacje dnia. A w informacjach dnia powiemy o spotkaniu przewodniczącego PKW z marszałkiem Sejmu. Będzie też o braku porozumienia między Francją a Polską w sprawie pracowników delegowanych. A na koniec przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, które obchodzą dzisiaj Święto Dziękczynienia. Paweł Zieliński, zapraszam. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński spotkał się z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Szef PKW przedstawił marszałkowi uwagi do zmian w kodeksie wyborczym zaproponowanych przez PiS. Hermeliński powiedział, że marszałek Kuchciński życzliwie odniósł się do uwag złożonych przez PKW. Dodał jednak, że propozycje zostały złożone zbyt późno. Spotkałem się z życzliwą oceną tych argumentów, co nie znaczy, że na pewno jest akceptowane. To jest jeszcze za krótka droga. Pan marszałek powiedział, że będzie powołana komisja jutro. Będzie pracować od przyszłego tygodnia. W związku z tym widziałby też tę możliwość nawet na tej komisji, powiedzmy, poruszania tych kwestii przez posłów, a niezależnie od tego widziałby jeszcze rodzaj jakichś spotkań pomiędzy osobami, które są w otoczeniu pana marszałka, które zajmują się tymi kwestiami, choć tutaj o prawników, z prawnikami czy z przedstawicielami Krajowego Biura Wyborczego. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 jej członków wybierałby Sejm. Teraz po 3 sędziów do komisji delegują Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Nie ma porozumienia między Francją a Polską w sprawie pracowników delegowanych. Ta kwestia była jednym z głównych tematów godzinnej rozmowy francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z premier Beatą Szydło w Paryżu. To właśnie Francja forsuje zmianę unijnych przepisów w tej sprawie. Polska nie zgadza się na unijne propozycje, argumentując, że uderzą one w polskich pracowników. O szczegółach z Paryża wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W czasie rozmów w Pałacu Elizejskim przywódcy Francji i Polski przedstawili sobie wzajemnie argumenty za i przeciw reformom. Emmanuel Macron mówił, że będzie bronił interesów francuskich przewoźników, ale uważa też, że są one zgodne z polskimi oczekiwaniami. Liderzy nie osiągnęli porozumienia, ale prezydent Macron liczy teraz na rozmowy ministrów pracy z obu krajów. Chciałbym, żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu i o tym rozmawialiśmy. Przede wszystkim wszyscy życzymy sobie, żeby zwalczać nielegalne praktyki związane z delegowaniem pracowników. Chciałbym, aby doszło do dwustronnego porozumienia naszych ministrów pracy, abyśmy mogli ścigać firmy, które nie respektują przepisów europejskich. Premier Beata Szydło deklarowała gotowość do negocjacji i podkreśliła, iż wierzy, że uda się osiągnąć ostateczne porozumienie. Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy w toku dalszych prac nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego. Z Paryża Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Znamy zwycięzców jubileuszowego 10. konkursu Książka Historyczna Roku o nagrodę imienia Oskara Haleckiego. W gronie laureatów znaleźli się Ryszard Tomczyk, Beata Barbara Patlewicz, Grzegorz Mocyka, Michał Pszczółkowski, Sławomir Dębski oraz Joanna Dufrat i Piotr Cichorański. W kategorii najlepszych
Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku, jury nagrodziło książkę Ryszarda Tomczyka i Barbary Matlewicz, Cmentarz Janowski we Lwowie, Polskie Dziedzictwo Narodowe. Dało nam się napisać na kartach tej książki nazwiska osób, których groby już nie istnieją, mówiła autorka. Ta książka będzie jedynym dowodem na to, że byli pochowani na tym cmentarzu. Czytelnicy w tej kategorii nagrodzili Michała Pszczółkowskiego z zakresu Nowoczesna architektura na ziemiach wschodnich II RP. Michał Pszczółkowski podkreślił, że jego celem jest ocalenie pamięci Kresów Wschodnich. Rozmawiałem ze studentką i pytam, a czy pani dziadkowie nie pochodzą z Kresów Wschodnich? A ona na to, wie pan, chyba nie, bo nie pamiętam, żeby ktoś w domu kiedyś wspominał o takiej miejscowości. W pamięci młodego pokolenia nawet pojęcie Kresów Wschodnich zostało zapomniane. W kategorii najlepsza książka popularno-naukowa zarówno jury, jak i internauci uhonorowali książkę Grzegorza Motyki Wołyń 43, Mariusz Wiśniewski i Polskie Radio. Organizatorami wydarzenia były Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Amerykanie obchodzą dziś święto dziękczynienia. Większość spędzi je z rodziną i przyjaciółmi. Na stole tradycyjną potrawą będzie indyk. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Święto Dziękczynienia przypada w czwarty czwartek listopada. Obchodzone jest na cześć pierwszych zbiorów, jakich w XVII wieku dokonali osadnicy, którzy przybyli na kontynent amerykański. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia, Święto Dziękczynienia łączy Amerykanów niezależnie od wyznawanej religii. To jest czas, kiedy gromadzimy się razem z rodziną i przyjaciółmi. To coś wyjątkowego, bardzo amerykańskiego. Głównym punktem Święta Dziękczynienia jest obiad z tradycyjnymi potrawami. Indyk z nadzieniem z chleba, sos żurawinowy, makaron z serem, zielona fasolka, brukselka, no i oczywiście ciasto. Przed rozpoczęciem obiadu świątecznego Amerykanie będą mówić, za co są wdzięczni Bogu. Wielu deklaruje jednak, że będzie unikać rozmów o polityce. W mojej rodzinie to nie jest dobry temat. Mamy zbyt rozbieżne opinie. Mój szwagier głosował na Trumpa, a ja z mamą poparłyśmy Clinton. Tradycją Święta Dziękczynienia jest wspólne oglądanie meczów futbolowych. Miliony Amerykanów udadzą się także na zakupy, bowiem wiele sklepów już dziś rozpocznie doroczne wyprzedaże, czyli tak zwany Czarny Piątek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz już prognoza pogody. W nocy będzie pogodnie. Termometry pokażą od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 5 na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Jutro na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie padał deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie. Termometry pokażą od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 22.06, a my zaczynamy kolejną godzinę naszego programu. O 22.15 zaprosimy na zdziwienie tygodnia, w którym Anna Piotrowska tym razem będzie próbowała zweryfikować znane hasło Wańkowicza cukier krzepi. A wcześniej, już za chwilę, Kazimierz Pruszyński jako wynalazca kamery podręcznej. Zapraszam. Kto to wymyślił? Dobry wieczór, Mariusz Krzemiński. Zapraszam na kolejny odcinek programu Kto to wymyślił? Naszym gościem ponownie pan Piotr Zarzycki, historyk techniki. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie. A dzisiaj porozmawiamy o człowieku, o wynalazcy, o którym się mówi, że trochę się spóźnił, a mógł wygryźć z branży kinematograficznej nawet braci Lumière. Kazimierz Pruszyński. Wynalazca, naukowiec, ale też producent filmowy, który bardzo, bardzo był zainteresowany, zafascynowany branżą filmową. Od niego można powiedzieć, że zaczęła się kinematografia, jeżeli chodzi o ziemię polskie. Nie tylko o ziemię polskie. Ja tutaj muszę lekko zaprotestować. Pruszyński wyprzedził braci Lumière o jeden rok, dlatego w publikacjach angielskich podaje się, że Pruszyński był pierwszy, natomiast bracia Lumière byli drugimi w kolejności, ale mało tego, jest znana wypowiedź, zresztą publikowana w prasie francuskiej, gdzie bracia Lumière oddali hołd Pruszyńskiemu i przyznali, że jest taki Polak, który wyprzedził ich o rok. Zaczęło się od pleografu, czyli od urządzenia, które rejestrowało właśnie obraz. Tak, zaczęło się od pleografu w roku 1894. Było to urządzenie nietypowe, ponieważ było jakby podwójnego znaczenia. Jednocześnie można było przy pomocy pleografu wykonywać zwykłe fotografie i jednocześnie rejestrować film. I
później odtwarzać. I to było urządzenie rzeczywiście jak na tamte czasy nowatorskie, no bo w tej chwili mamy aparaty cyfrowe, które spełniają dokładnie taką samą rolę. Mało tego, nawet komórki mają takie same możliwości, ale wówczas aparat fotograficzny to była oddzielna rzecz, a kamera filmowa to była oddzielna rzecz. Pruszyński sobie z tym poradził i w jednym urządzeniu połączył, jak to się mówi obecnie w tej chwili modnie, dwa w jednym. Też przy pomocy tego urządzenia nagrywał filmy i pokazywał je szeroko. Tak, nagrywał, nie tylko nagrywał, ale i prezentował publicznie, między innymi w Warszawie. Prawdopodobnie pierwszym filmem była ślizgawka w Parku Saskim albo w Łazienkach, bo tam tych filmów on nakręcił kilka i biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie doniesienia prasowe oraz patenty, możemy bezsprzecznie powiedzieć, że Pruszyński był przed braćmi Lumière. Tych wynalazków Pruszyńskiego związanych z obrazem, z dźwiękiem, też z nagrywaniem filmów było mnóstwo. Ja mam listę, one w ogóle, jeżeli przeczytamy ich nazwy, to brzmi ciekawie, bo mamy wspomniany pleograf, jest ekspedytor uniwersalny, biopleograf. Ekspedytor uniwersalny nie jest związany z kinematografią. On to zrobił dla swojego ojca, który był wydawcą. Polegało to na tym, że było to urządzenie do automatycznego pakowania i adresowania przesyłek z książkami lub z gazetami. W 1907 roku pojawił się kinofon, czyli urządzenie, które potrafiło synchronizować dźwięk z obrazem. W 1913 roku już były realizowane pierwsze filmy dźwiękowe, też wcześniej. Zgadza się, ale tutaj jeszcze trzeba się troszeczkę cofnąć, dlatego że trzeba wspomnieć o biopleografie. To był zmodyfikowany pleograf. Na czym to polegało? Wszystkie ówczesne kamery filmowe podczas emisji obraz bardzo drgał. Oczy się męczyły, zawiły, było ciężko oglądać ten obraz. Biopleograf to likwidował. To było rozwiązanie jak na tamte czasy pierwsze na świecie. Polegało to na tym, że jakby były dwa urządzenia w jednym, z których jedno z lekkim opóźnieniem filmowało tę samą scenę i później odtwarzało z lekkim opóźnieniem. I oko ludzkie tych drgań, kiedy te obrazy były nałożone na siebie, nie rejestrowało. Później został stworzone specjalne urządzenie, które nazywało się obturator, które w ogóle eliminowało to drganie. Była to przesłona z takimi jakby łopatkami, która się obracała i powodowała, że znowuż oko nie rejestrowało tych drgań, ponieważ te mikroprzerwy, to jest tak jak to niektóre firmy do tej pory robią, to czyli podświadome. Przejazd podprogowy. Podprogowe, tak. To dokładnie to Pruszyński wynalazł. Mało tego, to urządzenie było później wdrażane do produkcji seryjnej tak naprawdę na całym świecie i przez wiele, wiele lat było używane. Z tym, że Pruszyński nie miał z tego specjalnych korzyści, dlatego że on nie wszystko patentował. Zostało nam kilka minut, więc nie zdążymy omówić na pewno wszystkich wynalazków, ale może skupmy się na dwóch, które pokazują, jak bardzo Kazimierz Pruszyński wyprzedzał swoją epokę. No przecież to był wynalazca żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Tymczasem dwa urządzenia, dwa wynalazki, telefot i stereos. Telefot, urządzenie, to właściwie pierwowzór telewizji, można powiedzieć. Urządzenie, które służyło do przesyłania obrazu na odległość. I stereos, czyli to, co też znamy dzisiaj, można powiedzieć, z dużych miast, te reklamy wyświetlane na murach, na ścianach. O tym wcześniej pomyślał Pruszyński i pracował nad czymś podobnym. To prawda, z tym, że telefot różnił się od klasycznej telewizji tym, że obraz był przesyłany przez kabel. Czyli można powiedzieć, że był ojcem współczesnej telewizji kabelowej, a nie poprzez eter, jak to się wówczas mówiło. Natomiast rzeczywiście stereos, było to urządzenie stereoskopowe, jak sama nazwa wskazuje, które rzucało obraz na bardzo duże powierzchnie, na przykład na ściany budynków. Głównie oczywiście w zamierzeniu było to urządzenie przeznaczone do celów reklamowych. Kazimierz Pruszyński prawie we wszystkich publikacjach na świecie jest podawany jako ojciec ręcznej kamery filmowej, czyli aeroskopu. Tak zostało to przez wynalazcę nazwane. Ja widzę, że po prostu nic z ciebie nie będzie. Była to kamera na tyle lekka, że można było kręcić rzeczywiście z ręki. Miała stabilizator szeroskopowy, dzięki temu na przykład drgania ręki były częściowo przez ten stabilizator eliminowane. Między innymi takim bardzo znanym filmem, który był puszczany na terenie Anglii, było sfilmowane przy pomocy ręcznej kamery filmowej Pruszyńskiego. A ty po prostu, nawet się nie ode mnie. To jest po prostu chamstwo. Jak chcesz być żebrakiem, no to dołącz do tego żebraka.
Zaleskiego. Proszę bardzo. Ja ci coś powiem. Są ludzie, którzy w życiu sobie dają radę. Ale jak te ludzie, to sobie w życiu dają radę. Nie widziałeś takiego człowieka, który się nazywa Mikołaj, z taką siwą brodą. To był człowiek bezdomny, który pomagał dzieciom w całej Polsce, bo wysyłał paczki dzieciom biednym i ubogim, podczas gdy sam on, ten święty Mikołaj katolicki, nic nie miał, bo nawet nie miał domu, czyli mówię, że był bezdomny. Natomiast jakbyś chciał pogardzać, no to możesz sobie popogardzać. A on tak sobie umiał to wszystko zorganizować, rozplanować, że wtedy, kiedy nie miał mieszkania, wtedy, kiedy nie miał nic, umiał zbierać zabawki, pakować i wysyłać paczki do rodzin biednych dziewczynek, chłopczyków w całej Polsce, podczas gdy sam naprawdę nic nie miał. Ci daję taki przykład edukacyjny, pouczający. Że człowiek bezdomny, który nie ma nic, może ludziom pomóc. Tak samo jak Jezus Chrystus był człowiekiem bezdomnym, a i dzięki Bogu, mocy Bożej, umiał rozmnożyć ryby, umiał rozmnożyć chleb, czyli nakarmić ludzi i zrobić coś dobrego. Był uczynny, był uczynny. No. Lady Gaga też bezdomna. Bo gazety pisały, że jest bezdomna i nie ma czasu mieszkać, bo się ciągle przebiera i tak często się przebiera, że po prostu jest bezdomna, bo nie ma czasu mieszkać. I takie same ewenementy, trzy, możesz sobie wziąć do serca, że jesteś nieprzeciętnie głupi, nieprzeciętnie leniwy, nieporadny i taki, który sobie nie chce pomóc sam, nie chce poradzić, bo po prostu jesteś po prostu chory, dlatego masz niepełnosprawność, że nie możesz pracować, nic nie możesz w życiu robić, nie możesz wykonywać żadnej pracy. Nie chcesz sobie sam pomóc, to jest okropne, to jest coś okropnego. Tylko chcesz i chcesz, to jest tak drażniące, że aż obrzydliwe. Mareczek jest w inną mańkę, obrzydliwy chce pieniądze, ty jesteś w inną mańkę, obrzydliwy chcesz pieniądze. No coś obrzydliwego, wiesz? Ja tak to tolerowałam, ale już teraz to aż mam podziurki w nosie. To jest coś obrzydliwego. Jęczysz, jęczysz i żebrzesz, i żebrzesz. Ty się puknij w łeb, dziecko. Że jedzenie cukru może doprowadzić do choroby wieńcowej serca i raka pęcherza. A ściślej mówiąc, nie opublikował niekorzystnych dla biznesu cukrowniczego wyników, zachęcając dalej do spożywania tego słodkiego produktu. Donosi o tym PLOS Biology. O manipulacjach wynikami badań szkodliwości cukru będę dziś rozmawiać z panią doktor habilitowaną Agnieszką Szatkowską z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Jest pani zaskoczona faktem, że amerykański przemysł cukrowniczy sponsorował wyniki badań, a kiedy okazały się niekorzystne, po prostu ich nie opublikował? Myślę, że chyba nie do końca, biorąc pod uwagę czas, kiedy to się działo, bo to było ponad pół wieku temu i kwestia przejrzystości w badaniach naukowych wtedy wyglądała zupełnie inaczej niż wygląda teraz. I potrafię sobie wyobrazić, że wyniki niekorzystne dla olbrzymiego przemysłu, jakim był przemysł, jakim jest przemysł cukrowniczy, zostały ukryte ze względu na to, że miałyby niekorzystny wpływ na rozwój tego przemysłu. Praca w PLOS Biology opisuje losy projektu, który był finansowany w latach 1967-71 przez coś nazywało Sugar Research Foundation. To taka fundacja powiązana z Sugar Association, Związkiem Producentów Cukru w Stanach. Dotyczył on porównywania, na ile spożywanie cukru, sacharozy, czyli takiego cukru, który mamy w cukiernicach, a spożywanie skrobi przekłada się na poziom trójglicerydów we krwi. No i się okazało, że normalne szczury, jak jedzą dużo tego cukru, to mają poziom tych trójglicerydów wysoki. Dlaczego poziom trójglicerydów jest taki niekorzystny? To
poziom triglicerydów jednym z takich aterogennych naszych tłuszczów, które mamy we krwi, no właśnie zwiększa ryzyko wystąpienia u nas miażdżyca. Jak wiemy, choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów ludzi na świecie, w tym również w Polsce. Dlatego też no, walczymy wszystkimi czynnikami ryzyka, które prowadzą do chorób układu sercowo-naczyniowego, również walcząc hipertrygliceridemią, czyli z podwyższonym stężeniem triglicerydów we krwi. Miażdżyca to jest taka choroba, o której się zawsze mówiło, że ona jest spowodowana przez wysoki poziom tłuszczu. Że to są takie flaszki, prawda, które się odkładają w arteriach, rozpychają ścianki pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną ścianą w naczyniach i tam się odkładają takie flaszki miażdżycowe i że to jest tłuszcz. To jaki jest związek cukru z tym mechanizmem powstawania miażdżycy? Ja myślę, że wiemy na pewno, że w tej chwili, jeżeli chodzi o związki pomiędzy gospodarką węglowodanową, czyli tą związaną z metabolizmem cukrów, a gospodarką lipidową, są bardzo powiązane. To jest jak gdyby jesteśmy w taki układ naczyń powiązanych i zarówno nadmiar jednego, jak i drugiego ma bardzo niekorzystny wpływ na występowanie właśnie tych produktów aterogennych. Tutaj dochodzą jeszcze dodatkowe związki związane z hiperglikemią, czyli z wysoką wartością glikemii, która występuje u pacjentów chorych na cukrzycę. Tu są dodatkowe jeszcze mechanizmy, które prowadzą właśnie do tych zmian miażdżycowych. Ale tak jak pani redaktor mówi, tutaj bardzo duże znaczenie ma kwestia odpowiedniego układu lipidów, które mamy we krwi. My oczywiście nie możemy mieć również za małej ilości stężenia lipidów naszej krwi. Oczywiście ten układ tych lipidów musi być odpowiednio zachowany, proporcje pomiędzy tymi lipidami, tymi nazwijmy tak bardziej lipidami szkodliwymi, jak stężenie LDL, cholesterolu, czy właśnie triglicerydów, a stężeniem tego lepszego, tak w cudzysłowie, cholesterolu, czyli HDL cholesterolu. Także zły układ, duże stężenie LDL cholesterolu, triglicerydów właśnie zwiększa ryzyko tworzenia się tych flaszek miażdżycowych, a to prowadzi do zamknięcia naczyń, czyli kończy się to zawałem czy udarem mózgu. A czy taki poziom triglicerydów da się kontrolować? Da się w jaki sposób? To jest kwestia kilku elementów. Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć bardzo ogólnie, zdrowego trybu życia. Czyli kwestia prawidłowego odżywiania się taką dietą właśnie z ograniczeniem cukrów prostych, z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych, wysoko przetworzonych produktów, ale również bardzo ważny element, który się zapomina, a który jest równie ważny jak dieta, to jest wysiłek fizyczny. Mamy tutaj mnóstwo badań, które podkreślają, że również na stężenie triglicerydów istotny wpływa brak wysiłku fizycznego, to, że prowadzimy taki bardzo spoczynkowy tryb życia i to niestety już od najmłodszych lat w tej chwili to obserwujemy. Są też prace, które pokazują bardzo wyraźnie, że to nie tylko kwestia diety, ale również kwestia nieprawidłowej aktywności fizycznej ma duży wpływ na podwyższenie triglicerydów, LDL cholesterolu, no a to się, tak jak wspominałyśmy obie, przekłada na wcześniejsze występowanie miażdżycy. W tej chwili zmiany miażdżycowe obserwujemy już u niedużych dzieci, u nastolatków. Ale to co, mamy ograniczyć tylko spożycie tego białego cukru, nie słodzić kawy, czy coś więcej? Ja myślę, że my musimy w ogóle ograniczyć cukry proste w naszej diecie. Do nas chyba nie do końca dociera, ile my tych cukrów prostych w tej chwili zjadamy. Te cukry proste tak naprawdę są właściwie w większości produktów, które jemy, prawda? Wszystkie, to nie są tylko kwestie napojów, które są słodzone cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, to są również jogurty, to są również płatki śniadaniowe. Także jeżeli dokładnie czytamy etykiety naszych produktów, to okazuje się, że tego cukru, przede wszystkim tego złego, tego syropu glukozowo-fruktozowego w tej naszej diecie jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo i w wielu produktach, które sobie nawet nie zdajemy sprawy, że są dosładzane. No, ludzie też sobie na przykład nie zdają sprawy, że jak jest napisany skład produktu, to ta kolejność tych rzeczy, które są wymienione w składzie, jest nieprzypadkowa, tak? Czyli to, co jest, to, czego jest najwięcej, jest zawsze na pierwszym miejscu. I ten skład, prawda, kolejne substancje to są te substancje, których jest mniej. Więc tak jeżeli bierzemy coś i widzimy, że jest cukier na pierwszym miejscu, to powinniśmy chyba odłożyć na półkę.
Dokładnie, tak. Powinniśmy się nauczyć czytać etykiety produktów. Oczywiście tutaj jeszcze taką dodatkową metodą leczenia to już osób, które już mają wysokie rzeczywiście wartości triglicerydów, te rzeczy wysokie wartości LDL cholesterolu. Oczywiście my tutaj wkraczamy, my lekarze, prawda? Mamy w tej chwili leki, które obniżają stężenie triglicerydów czy stężenie LDL cholesterolu, ale to już jest właściwie tak ostateczność. No w tej chwili bardzo do tego dążymy, żeby jednak społeczeństwo miało dobre wartości lipidów. Stosuje się w tej chwili dużo różnego rodzaju leków, które mają obniżyć wartość cholesterolu. Dlatego też ważna jest kwestia badań profilaktycznych dotyczących lipidogramu, szczególnie w tych grupach osób, które są zagrożone wystąpieniem chorób układu krążenia. A które to są grupy? No, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę osób, to będą osoby z otyłością. Każda osoba, która jest otyła, ma zwiększone ryzyko wystąpienia tak zwanego zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny to jest nadciśnienie, właśnie taki aterogenny profil lipidowy, podwyższona wartość cukru, podwyższona wartość glikemii, czyli która prowadzi do wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Te trzy elementy tworzą właśnie tak zwany zespół metaboliczny. Zespół metaboliczny, który no niestety prowadzi do chorób układu krążenia. Drugi aspekt tych badań, bo chciałabym na chwilę jeszcze wrócić do pracy opublikowanej w PLOS Biology przez zespół pani dr Christine Kenz. Drugi aspekt tych badań ufundowanych w latach 60. przez Sugar Research Foundation dotyczył powiązań cukru z rakiem pęcherza. Chodziło konkretnie o substancje obecne w moczu, które są związane z rakiem pęcherza, które pojawiały się u szczurów, jak dużo tego cukru jadły. Czy rzeczywiście tak jest? Czy są jakieś późniejsze badania, które potwierdziły powiązania cukru akurat z tym nowotworem? Powiem Ci, że ja co prawda jestem diabetologiem i nefrologiem, nie onkologiem, ale nie kojarzę i nawet jak przyjrzałam piśmie